Poolside. Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Szmaragdowych Bitw. Ze mną jest Ania. Cześć. I Torgus. Cześć. Jej! Tak, jesteśmy w dżungli. Idziemy dzisiaj na podboje. Każdy ma swoje zadanie do wykonania. Tak. Tak jest. Ja będę także ogarniać. Teraz za karę. No. Za karę musicie obejrzeć wszystkie trzy perspektywy. Haha. Zrobiłam schody! Jej! Tak, jest super, jest dużo wygodniej. No. Idę ogarniać enchanting table. Najpierw muszę znaleźć ścinę. Ja zrobiłam dziurę, ale nikt nie był z tego tytułu bardzo szczęśliwy. No, ja nie wiem. Wyszłam, zatkajcie dziurę ze sobą. No a ja nie mam drewna, hej! Czym no mam dobra, zatkać? Ja zatkam. Idź. Wychódź. Dobra, ja idę na przeszpiegi ogólnie, w tamtą dziurę, gdzie ostatnio Teo zginęła. Nie, ja się boję, że jak zwykle nie trafię. Ania, uważaj za tobą. Nie, to żebym zapominał. Czekaj, zabiję. Ja widzę trzcinę, to tam płynę. Dobra, ja biorę. Ja mam łódkę w ogóle? Mam, dobra. Ja nie wiem, czemu tu tak często pada deszcz na tej mapie? No, w ogóle, nie dość, że deszcz to burza, jak brzmi, ja nie wiem. Ja się boję burzy po cimku. Aha, ja się tam nie przecisnę tą łódką, tak? A nie mówiłaś, że tam dalej no, się tam nie da popłynąć. No, tam jest ciężko, by trzeba było, że tak powiem, piechotą. Tu jest jakaś łódka w ogóle, zostawiona na wodzie. To jest nasza? Moja chyba, tak. Tak. Się przestraszyłem, że to ich. Dobra, mamy trzy. Jezu, to jest za ile mało. To jest potworów. Jak zginę, to nie będziecie bardzo złe. Będziemy. Dlaczego? Ja nie mam nic ważnego przy sobie. To nie gin. Ty jesteś ważny, nie gin. No to... Uuu. Tylko to nie słuch, hello. Po prostu jesteś członkiem naszej drużyny. Widzę piecyk? Czy ktoś stawiał piecyk przy wieśniaku? Nie. Nie. Tym takim, który odnaleźliśmy i zamurowaliśmy go. Normalnie stoi tu piecyk przy nim. Aha. To uważaj na siebie. No. Znaczy nie widzę ników żadnych, tylko widzę ten piecyk, no kurde. Oni gdzieś tu muszą być pewnie. No to pewnie dobra, go tak znaleźli tak samo jak my. No. Albo byś, no chociaż jeżeli w tam stoi... W tym piecyku stoi, było, te... było drewno. Jeżeli znaleźli, jeżeli podeszli tak blisko, to na pewno go widzieli. No, widzieli go, widzieli. Tu jest coś... Oni gdzieś tu łazę chyba mają. To są jakieś dziwne bloki w ogóle, tak jakby coś tu kopali, nie wiem. Albo coś nie... wybuchło. Albo coś wybuchło, no to też jest możliwe, bo tu jest ciemno. To pytanie, czy jak tu zauważyłem, to... Nie podoba mi się ta pogoda. Też mi się nie podoba. W dodatku mało przez nią widzę. Ja mam dobra, kilim. Idę tam głębiej. Stoję i łowię rybki. Uroczo. No, szkoda, że się nie da tak na przykład zwierzęcia na ten, na łódkę zebrać. Ja to się boję, że ja po prostu nie trafię do naszej bazy z powrotem, nie? A, lawa. Aniu, ty mówiłaś, że tu ogólnie w tych skałach gdzieś tam wszędzie lawa jest, tak? Że tu nie da się zrobić bazy. No, ciężko. No to raczej chyba ich tu nie ma, no tylko przechodzili pewnie. Fuck! Co? Co to jest, kurde? Mam jakieś omamy, chyba. Gonią mnie szkielety, które zespawnowały się na koniu szkieletowym i wszystkie są jakieś świecące. A, ja nie, tam nie idę. Ja nie chcę nic mówić, Ania, ale naprawdę zalecaliśmy ci zmienić dealera w ostatnim odcinku. Tak, chyba się jednak zgłoszę gdzie indziej. Naprawdę, to jest jakieś dziwne. Skąd w Minecraftcie takie rzeczy w ogóle? W tej jaskini jest dużo surowców, w sensie dużo węgla. Nie wiem, czy ja mogę wypłynąć poza tą jaskinię, czy to już jest kolejny biom. Sprawdź, no będziesz widział, jak się zmieni teren, bo jeżeli ma być wulkan, no to na pewno będzie ciemne podłoże jakieś. Okej, okay, no to płynę na razie. I zaję mam nadzieję, że ich tu nie spotkam nigdzie. Jezu, mam nadzieję, że w dobrą stronę teraz płynę.
Aha, ale to te kostki nie są przy naszej bazie, tak? Nie, gdzie nie, one były dalej, bo ja szukałam trzciny jeszcze. A, dobra, dobra. O, nie, no to spoko. Kto płynie łódką? Ja. Możesz Jezu, mnie nie straszyć? Ja już też, mi serce stanęło. Ja sobie tu stoję i łowię, rozumiesz, a tutaj mnie łódka podpływa, oczywiście pusta. O, cześć, Aniu. Cześć, cześć. Boże, no mówiłam, że szukam trzciny, no to ten. No, no. Ona musi tu podrosnąć trochę. Boże, no musi. Te drzewa są ogromne. Ja idę poszukać... Nie wiem, czy ten biom się zmienia, ja nie wiem. Ten. Tej lawy. Gdzie tu było wejście? Nie, się tu zgubię. O, gdzie tu było wejście? Trzeba by je jakoś oznaczyć, tak wiecie. Tylko dla nas. No. Dobra, wracam, bo ja się tu zgubię. To jest dużo gałęzień, powiem wam. A, tą kurde, rzeką można płynąć na prawo, na lewo. Zabrać jeszcze. A wodę mamy właśnie tam przy farmie. Aniu, bo ja tam wodę przecież, wiesz, przy farmie mam. Ale tam chyba nie zrobiłeś tego źródełka. A to ja nie wiem, jak to się robi w sumie. Nieskończonego. To wezmę sobie stąd. Dobra. Nie wiem, ja ich tu nie wypatrzę na pewno. Tu jest tyle drzew. Tu można się nieźle skitrać. Kurde, to jak oni wiedzą o tym wieśniaku, to lepiej kopcie te szmaragdy. No właśnie, ja zastanawiam się, czy zaraz stąd nie wyjdę do kopalni. Pójdę poszukać u nas. No ja chyba też. No ja już, ja ich tu nie znajdę na pewno. A tutaj się nie będę wkopywał nigdzie, bo pewnie zginę. O, gdzieś tu była lawa, to pamiętam. Kurde, gdzie tu było wejście? Aha, tu jest zombie, stoi tyłem. Chyba tu. Jezu, czanki mi się nie ładują. Chyba, że oni są gdzieś w tej górze tutaj, no ale nie wiem, no. No mogą być, wiesz, jest tyle możliwości. No my dobre strategiczne miejsce, bo mamy, jesteśmy blisko wieśniaka w miarę, nie? Mamy chwila, moment i przy nim jesteśmy. No. Tylko trzeba ogarnąć te szmaragdy. Wrzucę kilka rybek do przepalenia. A ile tam, Aniu, tych bloków mamy aktualnie? Tych szmaragdów? Chyba 9 albo 10. I jeszcze 7, tak? Bo 17 no. potrzeba. Widzę, że nie ma tu nigdzie kilofa w zanadrzu. No, a ile jest na tym biomie szmaragdów? Jest tu rare, czy very rare? Czy jak to tam jest na tej mapce? Czekaj, pamiętasz? Zaraz zobaczę. Very rare. A na plainsach tak samo? Na plainsach wszystko jest very rare. Aha, no to w sumie obojętnie, na którym kopiemy. Dobra, znalazłam węgiel przy okazji. To jest creeper, won. Zombiak, nie, teraz nie chcę. Widzę pochodnie! W ścianie widzę dziurę! O kurde! Okej. Okay. Widzę ich, jest tu zejście na dół! Nie, ja nie wiem, kurde, ja się boję. Fuck. Fuck you. Ktoś mi tu ze Steama plumka. I widzę Endermana. Ale czekajcie, bo ja nie wiem, czy ta pochodnia tu była wcześniej, czy jej tu nie ma, czy ja nie wiem. Ta dziura tu jest dziwna. Będę musiała znaleźć więcej źródeł lawy, bo... jest tylko jedno. Nie, ja tu zostawiłam dużo. Tak? Tak, 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 tam jest tak, więcej. Tak, one są poodkrywane. Ja tam zostawiałem je tym, koblem. Niepotrzebnie, je specjalnie zostawiłam tak odkryte, żeby, nie, żeby było widać, że to jest lawa. A, okej. Okay. No bo teraz ja będę kopać, chcę kopać dalej i nie wiem, gdzie jest lawa, nie? Rozumiem. No. Nie, dobra, to jednak fałszywy alarm. Rozkopałem tu i tu nic nie ma. Teraz ubiję tego kogoś, kto mi pisze na Steamie. Serdecznie pozdrawiam. My też. Kurde, ja się boję tego Endermana, nie mogę na niego najechać celownikiem, tak? No nie. No nie patrz na niego. Okej. Okay. Dobra, wychodzę z tej jaskini, bo ja tu i tak nic nie robię pożytecznego. Wracam tam do was i może pokopię też szmaragdy. Tak, teraz będę miała bardzo ciekawą perspektywę kopania obsydianu. Boże, jestem głodny w ogóle, trzy mięska. Dobra, Reaper, von. Gdzie jeszcze ta lawa? Gdzie ty kopałaś wcześniej, Kao, pamiętasz? Zobacz, już ci mówię, na wszystkich tych miejscach tutaj po drodze, na wprost, tam wszędzie na końcu powinna być gdzieś lawa. Tu. Okay. I tutaj też jest, bo widzę, że tu jest ta zastawiona kobła. Czekaj, bo trochę żeśmy się... No właśnie.
Aha, w sensie tu? Nie, pod nogami, nie. Okej. Okay. Ja mi tu dziurę zrobiła, no. Masz klock. Nie, tutaj, one są na wprost poprowadzone. Okej, okay. Dobra, to już sobie znajdę. No, teraz czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ja kopałam przed chwilą. Tam kopać. A chcecie jeszcze tej trzciny, czy gdzie? Tak, jak to znajdziesz, to przynieś. To są takie patyki po prostu. Dobra, widzę. No takie bambusowe. Na piasku. No. Sugar canes? Nie. Tak. No trzcina tak? cukrowa to sugar canes, no. Nie wiem, ja się nie znam. No po angielsku przecież znasz angielski. Oj, tam jako tako. O, tu Jezu, widzę, że coś zombie. Jest. Wow, tu mamy no, towarzystwo. No uważaj, bo one nie... Aha. Niektóre są wykopane tak jakby powyżej naszego poziomu troszkę, nie? Boże, gdzie jest to nasze wejście? No ja teraz nie wiem. Za takim stojącym palem drewna. Oh my god. Przecież to było... gdzieś tu. O, dobra, chyba mam. No to nic nie widzę takiego zakoblowanego. Czekaj, bo ja się zgubiłam wcześniej i teraz znalazłam drogę. Na pewno jest tutaj, zobacz. Czekaj, zerknę. No tu przeszłam cały ten korytarz i nie, nic tu nie widziałam. Tu nie. Tu jest kobal chyba wstawiony. Ale to wyżej. Ja tu byłam i to już to wykopałam. Nie ty. Dobra, to jest jeszcze dalej. Mhm. Dobra, to sobie biorę ten mieczyk. Zerknij z tej sobie... strony. Tu kobla nie widzę. Może... Co prawda. Tu nic nie ma. Raczej. Na pewno był na samiutkim końcu. Nie wiem, czy byłaś na samiutkim końcu tutaj? Nie. To tu i tu jest zostawione odkryte chyba. Tak, tu jest odkryte. Możesz okay. sobie to wtedy rozkopać. I po drugiej stronie też powinno być. Tylko właśnie zazwyczaj są to jedne źródełka tylko. Aha. No i... Aniu, a tą trzcinę to chcesz tu? Do tej skrzynki czy to tak, mam dać? Wrzuć do skrzynki jak coś. Dobra, to będzie w tej dolnej. To po jednym obsydianie, a nie tym kilofem. Kurde, gdzie ja to kopałam? Ja pozbieram tutaj jeszcze nasze plony. Ogólnie tu jest moja farma, ja robiłem. Musiałem się pochwalić. O drugi... Jezu, co ja o, niszczę. Tutaj widzę. Nie to. Lawę. Złotka. Wow! Chill, szalona. No, chciałaś lawy, to ją masz, no. No, to bez przesady. Wow! Fuck! Nie fuck, spal się. Fuck. Ja myślę, że my na naszej posiadłości powinniśmy sobie asekuracyjnie basen zrobić. No, zdecydowanie. Ej, to w ogóle jeszcze powinno być tak, że jak wskoczysz do basenu taka rozpalona, to ta woda powinna parować. No. To próbuję to rozkopać. Teraz nie wiem, gdzie to w końcu było. O, tutaj jest. Tej pszenicy robić chlebuś nam, czy nie? Czy zostawiać na razie tą pszenicę? Zostaw może dla zwierząt później. Okej. Okay. Gdzieś tam odłóż na bok. Na razie, nie Dobra. Wiem, ja mam sporo jedzenia, jak coś. Ja mam trzy rybki na razie, ale tam się jeszcze reszta przepiekła, więc... Dobra, ty Teo tutaj jesteś, czy to Ania kopie? Nie wiem. Zależy, gdzie jesteś, obie kopiemy. Teo, dobra, widzę. Dobra, to ja kopię tam dalej, w innym kierunku. O! Mają diamenty! No, to jak oni na nas wyskoczą też z diamentowymi, potem, to będzie masakra. Dobra, mam trzy obsydiany. Ile to nam było potrzeba? Cztery. Jeszcze jeden. Dobra. Locker zginął. O, tu jest pełno tej lawy, a czemu ja jej nie widzę?
To tu jest. Skubana się ukryła. I jak zwykle węgiel, którego miało nam zabraknąć. No. O, a nie, to żelazo, już myślałem, że złoto. Mam 4 te obsydiany. Teraz tylko kartkę. Teraz nie wiem, czy w dobrą stronę idę. Idź w stronę słońca! Żebym to ja wiedziała, gdzie to słońce jest. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. O, chyba widzę łóżka. Okej. Okay. Swoją drogą też mogłabym sobie zrobić spawn. Ja widzę, że tu jest wszystko z wyjątkiem szmaragdów, bo nie wiem, zdobywam żelazo, węgiel, a nie ma szmaragdów w ogóle. Znowu żelazo, bo... Mam szmaragd. Masz więcej szczęścia ode mnie, jak zwykle. Cię do kopania nie nadaje. No, ja po prostu teraz jestem kobietą i błyskotki mnie lubią. Swoją drogą chyba wolę szmaragdy niż diamenty. Ty, Torgus, zbierałeś tą trzcinę sprzed naszej bazy? No gdzieś tam na piachu. Nie mam pytań. A co? Nie, bo ją Ania posadziła, przecież gdyby widziała, jak wyszła przed dom i by ją widziała, to logiczne, żeby ją zebrała, nie? Ale nie, ona była gdzieś tam bardziej po prawej, nie tak nie przy naszym wejściu od razu. Znaczy, no była kawałek dalej, no ale... No bo ja szukałem wejścia i nie pamiętam, gdzie to wejście jest, dlatego wiecie. Dobra, to zasadzę wam zaraz znowu. No teraz już nie, bo przerobiłam na kartki. No chyba, że ale znajdziesz inną. Potrzebne. No dobra, dobra, to ja może poszukam potem. Ja nie pamiętam, jak to szło z książką teraz. O, dobra. Ja się książka nadaję mam tylko do walki, a nie jakieś tutaj Minecrafty i crafting. Jeszcze te diamenty i będziemy mieli stolik. Musicie mi wytłumaczyć potem, jak to działa. W ogóle wiecie, ile mam expa? Ja mam 37 poziom. No to ładnie. No ja mam 24. Ja tylko, że niestety bez innych książek ten enchanting nie będzie nam dużo dawał. Aha. Bo dobrze by było właśnie, żeby było więcej książek, ale to potrzebujemy więcej trzciny, no i dupa trochę. No to możemy potem poszukać. By trzeba było poza nagraniem trochę. No. Nie grzej. Bo jak będziemy gdzieś tam chodzić, no to po drodze może się gdzieś znajdzie. Czekajcie. Znalazłem złoto, ale jedno tylko nie. Fascynujący odcinek to będzie dzisiaj. Mnie się podoba, ja już dawno nie kopałam, także... Kopanie. Dobra, tylko do tego lapis jest potrzebny. To było tam dużo lapisu chyba. Ze 2 staki albo i więcej. Nie, to w blokach chyba było nawet. Zrobię sobie diamentowy miecz. Zobaczymy. Kurde, tylko znowu zatkałam tą skrzynkę. O komuś kurde. Komuś też zrobić jeszcze diamentowy miecz? Mnie możesz zrobić, bo ja też nie mam, także... Mam diamenty akurat, tak a propos. Okej. Tylko tu lawa jest pod nimi, więc ja muszę to jakoś tak ogarnąć. A co z łukami? Ja mamy tam jakieś rzeczy na te łuki, czy nie za bardzo? Coś tam było, czekaj. Tylko 2 chyba. No 2 tylko niestety.
A jakiś jeden łuk? Mamy jeden łuk. Był jakiś... Był... O, mam diament. Był jakiś łuk enchantowany już. No, był. Tylko trzeba byłoby go tam naprawić chyba, tak? Mam tylko na jeden łuk taki normalny. Ale może naprawić ten enchantowany po prostu, bo ja na przykład w łuk nie umiem totalnie, więc ja się na to nie piszę, także dla mnie robić nie musicie łuku. Znaczy ja mogę spróbować, no. Ale też nie wiem, czy będę w tym dobry. Dobra, zobaczmy. Ja mam dzisiaj ładne upolowane kamyczki. I diamenciki, i złotko, i szmaragdy. Że loker co chwila ginie. Coś się spalił, teraz spadł. A potem będzie na nas, że to myśmy go tak. Ej, może oni są na jakimś drzewie, skoro loker spadł. Dobra, enchantowałam sobie na sharpness jedynkę. To jest bardzo interesujące. Szkoda, że nie można dalej enchantować. Brak mi łuku. Znaczy łuku. Brak mi healofa. Ale mogę enchantować inny miecz. O, smite. 7, dobra, może być. I smite. A tam jest diament! Kurde, ile tu jest tej lawy, no ja pierdzielę, co chwila. Przeszkadza, no. Nie wiem, czy Teo ci enchantować, czy sama chcę, będziesz... Nie, ja chcę spróbować, bo ja nigdy nie mam szczęścia do tego. I zawsze mi jakieś gówno wyskoczy. Może tym razem będzie inaczej. Ale ja też chcę spróbować. No to chodźcie, to wam pokażę. No ja idę. No, to ja idę. Idę. Tylko, Torgus, musisz sobie wziąć ten swój miecz. No ja mam go przy sobie. Aha, okej. Tylko ja za nią wrócę, bo ja tutaj, wiecie, kawał drogi jestem od bazy. O, no, to jestem. Proszę, masz miecz. Masz lapis. Mhm. I tam sobie klikasz prawym przyciskiem na to. Musisz ten lapis tam wrzucić. I miecz po lewej. I ten za trzy? I tam wyskoczy ci jakby trzy rzeczy, które możesz enchantować. Musisz wybrać któreś z nich. To ci zabierze level i... Niezniszczalność 1. Aha. Kiedy w głównej ręce szybkość do ataku 1-6, obrażenia 7. No, okay. To jeszcze w ostateczności... A to tu taki kącik. Mhm. Znaczy, no bo dobra, tutaj będziemy dawać wyrzucam książki lapis. Jak ten. Dobra. Ej, czekaj. Nie wiem, czy ja go wziąłem, czy nie? Nie. Masz. Dobra, jeszcze raz, czekaj. O, dobra, mam. Czyli tak, daję... Prawym przyciskiem... Tu miecz, dobra. Tak, miecz i potem lapis. I jedną z trzech rzeczy. Najlepiej by było, jakbyś coś wziął typu sharpness, smite sharpness albo... Sharpness 1 mam. Ale no. Potem trzy kropki, znak zapytania, potem jest... Tak, no bo czasami ci losuje drugą rzecz, ale raczej rzadko tak jest chyba na tych dobra, niskich ale tu levelach. Mam coś, po lewej stronie mam jedynkę, niżej mam trójkę. Tak, bo to aha, jest koszt... Aha, za trzy lapisy, dobra. Nie, to jest koszt też twojego doświadczenia, które masz. Okej, okay, no ja jest napisane, że trzy lapis lazuli mi zabierze i trzy poziomy jakby, tak? Mam pytanie, co z diamentami? Gdzie je wkładamy? Dobra, biorę ten szat. Tam tutaj skrzynki zakopanej. 1-6 atak speed i 8 atak damage i tyle. No można jeszcze ewentualnie na innych mieczach poeksperymentować. Szkoda, że nie... W sensie w sumie zwykły, możemy tak, zrobić też? Kowadło, bo chyba mamy dość żelaza. Żelaza mamy bardzo dużo. Knockback? Boże, co to jest? Ja zobaczę... Nie, dobra, ja nie chcę kombinować. Oddaję ci te... Szmaragdy, nie szmaragdy, tylko lapis. Aha, muszę mieć te. Muszę mieć... Dobra, jeszcze muszę tam? Zobaczyć, jak to kowadło się robi. Dobra, 9 jest diamentów, jak coś. A to złoto do czegoś się przydaje w ogóle? Będziemy to wykorzystywać? Czy jak? No złoto tylko do budowania tej. Tylko do... Dobra. Czyli tak do żadnych rzeczy się nie przyda. No raczej nie. Okej. Okay. To i kowadło... Dobra, niech będzie tu. I... Kurde. Ktoś mnie tu posuwa, no. To nie ja. A co na tym? Zrobię jeszcze dwa miecze. Chcę coś zobaczyć. Okay.
Ja wracam, bo na mnie tam diamenty czekają. Okej. Okay. Okej. Okay. No to ja wyjdę i poszukam tej trzciny w takim razie. Bo zabrakło mi. Możesz jeszcze ewentualnie ubić owieczki, żeby była dobrze, pełna. Dobrze. A nie ma w skrzynce? Nie wiem. To ja chyba sobie łóżko zrobiła. A faktycznie nie ma. Ja nie pamiętam, czy jak wtedy żeśmy uciekali, znaczy zbieraliście mnie, czy wtedy nie zostało. A, faktycznie. No. Faktycznie. Dobra, idę. O, już piąty szmaragd. Czy ja coś tam ciekawego. Ja zostawię ten diamentowy na razie tu, żeby go nie stracić, jak coś. Piąty szmaragd. Mam ładne złoże 4 diamentów. 5. A 4 już też dorzuciłam tam, nie? Do skrzynki. Tylko pytanie, czy jest noc, czy dzień. Wyjdź i zobacz. To się nie opłaca wszystko. Dobra, jest dzień. Dobra, to... chowam rzeczy. To Aniu, idziesz ze mną, czy ty masz coś innego do roboty teraz? Tu jest jeszcze sharpness i punch. Czekaj, co? Ty idziesz ze mną, czy tam jeszcze coś innego robisz w tej bazie? A co robisz? Bo ja idę teraz na poszukiwanie tej trzciny i owieczek. Coś okay. Mi podpaliło. To czekaj chwilę. No to diamenty. Jak coś, to czekam przed bazą. Będzie mi raźniej. A masz linkę? Czy jest w skrzynce. Nie, nie mam niestety. Ja ją odłożyłam. Gdzie? A, dobra, widzę. Gin. Wzięłam. A widzę po drugiej stronie chyba trzcina, albo to jest co innego, nie wiem. Poczekam na ciebie. Tylko no. Znowu lokra zginął. O, diamenty! Oni jak nic mają bardzo drzewie, ja wam to mówię. Szmaragdy! Albo mają na tej górze wielkiej tam. I spada ktoś co chwilę z niej. Może. A ile jest minut, Aniu, w ogóle? My zdążymy wrócić? 25. A, no to spokojnie. Dobra, to ja mogę łódkę postawić. Wsiadasz, czy masz swoją? No, wsiadam. Zobacz, tu naprzeciwko to jest... inaczej, nie? Nie, to chyba no, nie. No, ja nie widzę teraz przez twoją głowę. Nie, dobra, to jest zwykła... Nie, to jest trawa. Diamenty! Dobra, będę tak. W tą stronę popłyniemy. Ej, ja mam już 10 diamentów, a tu mam kolejne 3, nie? Wow. Będziemy za niedługo mogli zrobić sobie całą zbroję. 4. No. 5. 6. Kurwa, jaki przesadek. No wiesz! Znowu cię muszę wyciszać. 7, 8, 9, 10, 11. O, krowa tu jest, Aniu. 12. Złożę 13 diamentów, nie? Wow. O, nawet dwie krowy. Mamy 20... I po drugiej stronie też jest krowa. 23. Dobra, ale diamenty. Mam tylko dwie linki. Ale to jest kawałek drogi do tej bazy w sumie. No trudno, no. No to może ja idę dalej, co? No to ty idź dalej, a ja je zaciągnę. Bo aż dobrze. Szkoda nie wykorzystać. Dobrze. To się nam przyda. Ania znowu będzie niewinne stworzenie pod ziemię wciągała. Jakie to psychopatyczne. Ja jak zawsze. Ja jestem wielką psychopatką, zawsze to mówiłam. Zresztą to widać po moich dzisiejszych wyczynach, gdzie widziałam jakieś szkielety konie. I szkielety, normalne szkielety. I nagle mi się rozdzieliły przed oczami. Nie no, bądźmy szczerzy, nic zdrowego to nie wróży, nie? To fakt. No. Aczkolwiek wszystkie te zagrywki w twoim wykonaniu są takie urocze. Ojej. Widzę dwa kostki na wodzie, tak jakby one kogoś goniły, powiem. A nie, to są te... Ja chyba też coś ćpałem, bo widzę te kostki szkielety. Na... tak, na... Ej, znowu widzicie co za koledzy? Kurde, żadne się ze mną nie podzieliło. Żadne, po prostu żadne. Oni mają diamentowe łuki, czy mi się wydaje? Dbamy o twoje zdrowie, Teo, no. No, no. Oni mają diamentowe łuki, ja mogę się zbliżyć? Czy niemożliwe, żeby miały diamentowe łuki. Nie ma czegoś takiego. No, normalnie połyskują na... No, bo to połyskuje, ale nie, że jest diamentowe. To mogę przypłynąć obok nich spokojnie? Znaczy, no pewnie cię zaatakują. No ale to nie są zginę, szkielety. Tak? Dobra, no to płynę. Trudno, raz kozie śmierć. Won ode mnie, won. Tu wcale nie ma. Nie widzicie mnie. Hmm.
Nic tu nie ma, nic kompletnie, nic tu nie widzę. Owieczek też nie widzę, świnkę widzę. Dobra, ale to jak mamy krowę, to myślę, że wystarczy. Nie ma sensu zbierać wszystkich zwierząt. Nie, a no masz jedną czy dwie? Nie, mam dwie właśnie. Super, no czyli Arka Noego na czasie. Chodźcie tu. Krowo, chodź. Dobra, jesteście obie. No, włazić tu. Dobra, ja tu nawet trzciny nigdzie nie widzę. Ja za to zbieram złoto. No, tylko musimy ogarnąć, gdzie je zaprowadzić, te krowy. One się tu zaplączą, coś czuję. Dobra, ja sam powoli, bo tu nie ma sensu płynąć dalej. To może wykopać ci tam jakieś miejsce na nie? No, dobrze by było. Ja zanim je zepchnę tu na dół. Dobra, no zanim ja wrócę, wiesz, bo ja jestem po drugiej stronie tego tunelu masakrycznego, ale już biegnę. Bo ja na lince to ja jej nie zaprowadzę. To jest przez to, że to jest wszystko kręte, to one się blokują. No kurde, złaź tam na dół, głupia krowo. Ale jak ją wyzywa. No i zwiała na górę, no. Jak ja kocham minecraftowe zwierzęta. Wszyscy mają krowę. Mam i ja. No, złaź na dół, nie do góry. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Nie wiem, kurde, cofam się w rozwoju z tymi odcinkami. Ja nie mam, jakiś taki dzień mam na śpiewanie. Kolejny odcinek, w którym pchamy zwierzęta. Ja nic nie pcham, wypraszam sobie. Złaź na dół. Na dół. Zjeżdżalnię wam tu powinnam zrobić. Ja zaraz ci pomogę. Ja mam. Tak, zanim to dotrzesz, to ja już zepcham je. Ja już jestem blisko. Kurde. Chyba. Jeszcze bliżej. I nie gra. Myślałaś o jakimś The Voice of Poland czy coś w tym stylu. Jakiś mam talent. No. Na pewno do śpiewania. No. Ja tu już kopię dziurę. Ja bym głosował, no proszę cię. O, dziękuję. O, widzę krówsko nowo, no. Przynajmniej nie byłoby, wiesz, do zera, nie? Złaź na dół. Nie pchaj do góry, na dół. Dlaczego Howard zdobywa diamenty? Ja mam nadzieję, że oni nie zrobią sobie diamentowych zbroi, nie? No, ja coś czuję, że może być problem. Ja myślę, że u nas pierwszą diamentową zbroję to zrobi sobie Ania. Bo to jest jedyna opcja, która najdłużej przetrwa. O, nie wiem, jak się wszyscy na mnie rzucą, bo akurat mam diamentową zbroję. Szkoda, że jej nie można jakoś przykamuflować, nie? No. Ja wiem, że miałam kopać dziurę i ogólnie kopię dziurę, ale... Dobra, nie, dobra. Kopię dziurę, potem wykopię te złoża stąd. Uuu, Boże, jak to wygląda. No, one się nie chcą zmieścić, mam wykopać? No wiem. Mogę wykopać szersze. No to kop. Żebym ja jej nie zabił. Tu już nie. A ty chcesz tam gdzieś nie wiem, na lewo? No tam gdzieś w głębi, no ja nie wiem, gdzie to coś tam ogarnę. Koło tej, tak. Koło farmy. Tylko właśnie przekopałam się do farmy, więc muszę troszeczkę odbić w drugą stronę. Dobra, teraz powinno być okej. O, i tu. Dobra, tylko... O, dobra. Tutaj, Tylko tu jest jeszcze ciasno, więc... No, spoko. O, szmaragd. Czemu one się na mnie patrzą? Nie, ja was nie uratuję. Idźcie tam. Dobra, tu trzeba oświetlić. Jakbyś mógł tam zrobić jakieś płotki czy coś? No, tylko mi powiedzcie jak. Wiem, że z drewna, nie? Z patyków i desek. Tylko nigdy nie wiem, czy dwa patyki, deski, dwa patyki, czy
Czy na odwrót, w sensie dwie deski, patyk, ki, dwa i znowu dwie deski. Na pewno po dwa na wysokość, nie? No. To wiem, i w środku patyki, to tak najpierw albo zobaczę. Patyki, albo deski na zmianę, więc musisz poćwiczyć. Okej, zobaczę, czy to jest płotek, czy to jest... Tak, to jest płotek, dobra. Czyli patyki w środku. No. A dużo tych płotków? Znaczy nie, tylko naprzód w sumie wystarczy. Dobra, i jedną tą barierkę, furtkę, no. Chwilę potrwa. Spoko, jak to zrobimy, to myślę, dobra, że możemy 12 kończyć. Myślę, że 12 styknie na razie. Ja myślę, że ta wielkość tu też wystarczy. No, pewnie. Wydobędę resztę tego surowca. Dobra, który tu idę budować do was. Ta marchewka w ogóle wyrosła. Tak jakoś tu? No. Od tego miejsca, no, tak? No, no, no. O, idealnie. I tam furtkę gdzieś postaw jeszcze. Tu. O. I one nie wyjdą, nie? Teraz? Tak. Chyba, że tu jeszcze zrobię tak wyżej. O tu. Nie, wystarczy. Tak, nie? Naprawdę. Ale jeszcze mi zostały. Nie przeskoczą. Będzie ładnie wyglądało. No dobra. Torgus Architekt. O, jak ładnie. Okay. Mamy 32 diamenty, nie? Wow. No to wypadałoby coś diamentowego zrobić, jakąś zbroję. No, dla jednej osoby starczy. Znaczy przynajmniej jakąś część zbroi, nie? No, przynajmniej na cycki, tak. Okej. Okay. To już wiadomo, dla kogo to będzie, a dla kogo nie. Jak to? No ty nie masz cycków. No raczej. No co ja to mówię? Ja chciałem mieć zbroję. Masz pecha. To ja chcę spodnie na moje klejnoty. Na ochronę. Nie. Masz żelazną, powinna ci wystarczyć. Nie, ja chcę diamentową. Past cnoty wystarczy. O Boże. Czekajcie, rybcia tu jest. Miam. No mi akurat pada ten chestplate, więc... No mi nic nie pada, bo sobie wymieniłem. Na żelazną, nową. No, mi wszystko pada w sumie, oprócz spodni. Może usłyszałem, wszystko mi opada. I tak się zastanawiam, co? Aha. Dobra, kończymy chyba, nie? Tak, chyba tak, bo ciemno jest, więc nie połowię już rybek. Tylko ja jeszcze tutaj farmę ogarnę i spoko. Czy ty masz wełnę dla mnie? Nie znalazłem, mówiłem. Tylko było wszystko ja nie wiem. Z wyjątkiem tej... Owieczki. No niestety. Ale można krówki jeszcze rozmnożyć na koniec. Ale daleko wypłynąłem, Teo. Starałem się. Zgubiłam nie ta się. Dziura. No właśnie. Krówko. Amciu. Amciu. Ach, ach. Dawać buzi, dziecko. Buzi. Dawać dziecko. Jej. Mamy cielaczka. Tak uroczo. I mamy ten. I węgiel. Węgiel w suficie. Ja nie wiem, jak ty kopiesz to, no. Normalnie, no. A to nagle, żeby tak lawa się polała na nas z góry, nie? No. Pozdro. Przepraszam bardzo, ja jestem od diamentów. Węglem babrać rączków nie będę. Chociaż, węgiel, chociaż diamenty to też węgiel. Wow, a ty tam nie zrobiłaś z tymi tutaj żelaznymi mieczami? Jakieś dziwne rzeczy? Też no, zakleła. Enchantowałaś? Wszystko enchantowałam. Boże, Locker to już zginął chyba z 5 razy w tym odcinku. Bo także Locker w ogóle pisał. Może nie. Ktoś sobie brać jak chce, no nie wiem. Znaczy mi wystarczy diamentowy mój. Ej, ale to jest mój diamentowy. Nie, ja jeden zostawiłem tu. Tu jest ja dwa. Też masz... zostawiłam no jeden. No to masz drugi. Dobra. Ja od razu wziąłam swój ze sobą, nie mam problemu. O, i Bigo u nich to chyba wszyscy zginęli w tym odcinku. I wezmę ten i zostawię ten. Dobra, kończymy. Dobra, kończymy. Ktoś to żegna. Ja się żegnam. Dziękujemy za obejrzenie naszych zmagań w kolejnym odcinku Szmaragdowych Bitw. Była ze mną Ania. Byłam. I był ze mną Torgus. Byłem. Pa, pa wszystkim. Pa. Pa.